Good morning, children. How are you today? I'm fine, thank you. Moi drodzy, pozwolę sobie dzisiejszą lekcję zacząć troszeczkę inaczej. What's the weather like today? Look outside. What's the weather like today? It's sunny. It's cloudy. It's windy. It's raining. So look outside. What's the weather like today? It's sunny. It's hot. Whew, it's sunny. Well, I don't know. It's cloudy. It's cold. Very cold. And it's windy. Whew. It's cold. Okay, so it's hot. It's hot. It's cold. What's the weather like today? Spójrzcie za okno. Za moim oknem teraz jest noc. I raczej jest zimno, so it's cloudy and it's cold. And it's night. Okay? So what's the weather like today? Taki będziemy mieć temat powiązany z pogodą, bo od tego, jaka jest pogoda, zależy, w jaki sposób się ubieramy. So open your book at page 58. Strona 58, page 58. And look at the children and look at the weather. Czyli spójrzcie na dzieci i na pogodę. Look at the weather. Is it hot? Is it hot and sunny? Is it hot and sunny? Or is it cold, cloudy and snowing? I don't have a snow here, but maybe it might be a snow cloud. What do you think? Is it a snow cloud? Or is just the wind? It's windy, but maybe it's snowing too. So look in your book and what's the weather like? Spójrzcie, jaka jest pogoda na obrazkach ze strony 58. Okay? Listen. Pozwólcie teraz, że włączę nagranie, a wy zdecydujecie, które dziecko na nagraniu mówi. I'm wearing shorts, a t-shirt and a hat. Okej, okay. Jak myślicie, kto to mówi? I'm wearing shorts, a t-shirt and a hat. It's a boy with the yellow hat. Two. Brr, it's cold. I'm wearing a coat and boots. I'm wearing a scarf too. A coat and boots and a scarf. What do you think? Jak myślisz, to jest ta dziewczynka na nartach, tak? Ma taki taki płaszcz specjalny. Okay, listen, słuchajmy dalej. Track 3.16. Ups. To, moi drodzy, by było na tyle. Tak więc dwa obrazki tylko, były tylko mówione. Kolejne dwa możemy sobie sami dopowiedzieć, tak? Tutaj mamy this one. It's a girl, and she says, I'm wearing a dress. I'm wearing a dress. Purple dress with flowers and a pink hat. Okay, so she's wearing a dress and pink hat. And look at the boy. He's wearing a sweater. Don't you think, tak mi się wydaje, że ma tam sweterek. He's wearing a sweater and a hat and a scarf and trousers and boots too. Ok, także te dwa obrazki były mówione. Te dwa obrazki, a boy
and a girl. All right, and now look here. Look here. We've got temperature, okay? It's very high temperature. So it's the sun. Here is the sun is shining. So it's hot. It's hot and sunny. It's sunny. The sun is shining, so it's hot and sunny. And look here. Spójrzcie tutaj na termometr. So it's very high temperature. Jest wysoka temperatura. And look at the girl. It's snowing. It's snowing. Pada śnieg, tak? And it's very cold. It's very cold. Zobaczcie, że zaznaczamy termometr. Tutaj na kolor mamy niebieski, tak? Jeżeli jest temperatura niska, jeżeli jest zimno, i czerwony, jeżeli jest ciepło. Okay, so the boy says, co powie chłopiec? It's hot. It's hot. I teraz ubieramy chłopca. I'm wearing a t-shirt. Tak? I'm wearing a t-shirt and shorts. T-shirt and shorts. Założymy mu kapelusz różowy? Czy niekoniecznie? Może założymy. I'm wearing a t-shirt and shorts. Czyli zobaczcie, chłopcy mają krótkie spodenki. Jest nowy wyraz, tak? Shorts. And the girl. Oops, it's very cold. It's snowing, so it's very cold. And the girl says, I'm wearing... No to chyba jakoś ciepło musimy ją ubrać, prawda? I'm wearing a coat. I'm wearing a coat. I'm wearing a coat, a scarf and a hat. A green hat and purple boots. All right. I moi drodzy, praktyczna też strona określeń tych, które poznaliśmy. Spójrzcie do waszych ćwiczeń. Look at your workbook. Please open it at page 58 as well, czyli strona 58, exercise 13, exercise 13. Look at the children. And say, how is the weather? How is the weather? What's the weather? And is it hot? Is it cold? What's the weather like? Czyli czy jest hot? Is it hot and sunny? Is it hot and sunny? Or it's very cold? Number one. Look at the boy. Spójrzcie na chłopca. Look at the boy. Co chłopiec mówi? Jaką mu zaznaczymy temperaturę? It's cold. Number one, it's cold. Dobrze? Czyli, moi drodzy, tutaj zaznaczamy sobie na termometrze, że jest zimno. It's cold. Let's say, powiedzmy sobie, że tu będziemy mieć OK. It's cold. Czyli jest zimno dla chłopca. I, kochani, wasze zadanie... Co chłopiec powie, w co jest ubrany? Okay. I'm wearing a hat, a scarf, a sweater, a coat and boots. Number two, a girl. What's the weather like? How is the weather? Jaka jest pogoda? How is the weather? Look at her. I think it's... Zobaczcie na dziewczynkę, jaka jest pogoda. It's sunny. It's sunny. Okay? It's sunny and it's hot. Więc tutaj jaką sobie zaznaczamy na termometrze? Na czerwono, gdzieś tak wysoko kreseczkę. It's hot and sunny, tak? Dziewczynka mówi, I'm wearing a t-shirt, shorts. Shorts, czyli shorty. Mamy po polsku ten wyraz. Shorts. Shoes, już nie boots, tylko shoes. And a hat. Number three, look at the boy number three, tak? What's the weather like today? How is the weather? How is the weather? Is it sunny? Is it sunny and hot? Or is it cloudy? Is it cold? I think it's hot. It's hot.
It's sunny and it's hot, okay? So the temperature is high, red and high temperature. Tak, jest temperatura gdzieś tutaj wysoko, na czerwono. And number four, chłopiec, what's the weather like today? How is the weather? How is the weather? Co powie chłopiec na takie pytanie? Jak odpowie? It's cold. It's cold. So he or she, to chyba she, przepraszam, she's wearing a coat and boots. Ale is it very cold? Zobaczcie, tam chyba można tak różnicować troszeczkę tą temperaturę, bo ona nie ma czapeczki, tak? To w porównaniu tutaj z tym chłopcem, it's not so cold here. Myślę, że to jest taka jesienna pogoda. Here is winter, czyli jest zima. A tutaj mamy po prostu taką jesień, tak? But it's cold. Still, it's cold. It's cold. Okay? So, it's cold. It's hot. It's hot. It's cold. Dobrze, możecie sobie pokolorować te ubranka, jeżeli macie na to ochotę. I na zajęciach poproszę Was na pewno o to, żebyście opowiedzieli mi o tych dzieciach, jak tutaj przedstawionych, i być może sobie porozmawiamy troszeczkę na temat pogody, jaka jest u Was za oknem, ponieważ zmienna jest ostatnimi czasy ta pogoda. So thank you very much and have a nice day and see you soon. Bye bye.